Abramowicz na rożnik czerwony i Andrzej Zaremba na rożnik niebieski. Nota końcowa 9-17. Kolejny zawodnik Krzysztof Toczyński przygotowuje się do szkoły. Uszła Macek, nota końcowa 8.73. Pierwszą rundę wygrywa w nabrzniku czerwonym Jakub Sroka. Kolejna konkurencja stylia Tai Chi Dao, czyli formy z szablą. Małgorzata Gaździńska, szkoła Tai Chi Warszawa i Tomasz Gruszczyński, Darmo z Wrocław. Michał Sikora przygotowuje się Jakub Karwowski.
kolejny zawodnik Jakub Karwowski, przygotowuje się Tymoteusz Morzewski. Kolejny zawodnik Tymoteusz Morzewski, przygotowuje się Łukasz Kukiełka. Małgorzata Gnieździńska, ta końcowa 8:27. Drugą rundę wygrywa w narożniku niebieskim Przemysław Sopkowiak. Trzecia runda. Tomasz Gruszczyński, rada końcowa 8:33. Daniel Maja Maczero, Szczecińska Akademia Tajdzi Siła. Jadwiga Sochaj, Jadwiga Biały Żuraw Tarnoczy. Kolejny zawodnik Łukasz Kukiełka, przygotowuje się Agnieszka Skorupa.
Drugą rundę i całą walkę wygrywa w narożniku niebieskim Przemysław Sadkowiak. Agnieszka Storuta przygotowuje się Mauryncynowa. Do kolejnej walki przygotowują się w narożniku czerwonym Jędrzej Harłampowicz i w narożniku niebieskim Andrzej Zaręba. Kolejna wywokacja dla seniorów do 80 kg. Czerwony Rodek. Nożnik w kubek. Daniel Maja Marczyno, ta końcowa 8:43. Kolejny zawodnik Mauryncynowa, przygotowuje się Marcin Kimielka. Jadwiga Socha na końcowa 9-0. Kolejna konkurencja, Tajdziciuja broni Krótka. Pierwsza para Wojciech Radomczuk, sportowy na drugi Tygrys z Rzeszy. Oraz Małgorzata Gwieździńska, szkoła tańczy Warszawa. Przygotowuje się na Wintusia. Pierwszą rundę wygrywa w narożniku niebieskim Andrzej Zaręba. Thank you.
Łodzina Kączówka końcowa 8:53. Drugą rundę wygrywa w narożniku czerwonym Jędrzej Harłampowicz. Dwie minuty przerwy na planszy B. Małgorzata Kaździńska, ta końcowa 8:23. Agnieszka Janczara, dalej Biały Żuraw w Tarnobrzegu.